Cześć, nazywam się Marcin Mazur i dzisiaj dowiesz się, dlaczego mam tyle kanałów i dlaczego to zrobiłem i czy to jest dla pieniędzy, czy to wszystko jest właśnie dla pieniędzy. Zapraszam. To może być dzisiaj długi odcinek, ale powiem wszystko właśnie, jak to było po kolei. Przynajmniej postaram się. Nigdy tego chyba nie mówiłem na filmie, a jeżeli mówiłem we vlogach, to tylko troszeczkę tak szczątkowo, więc co? Zaczynamy. Czy ja te staty w krzakach mogę zostawić? Nie spadnie mi tam. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli mnie nie subskrybujesz, lajka. No i teraz tak. Pierwszy kto był? Pierwszy był Miłosz, oczywiście. Zanim wszystko powiem, to pamiętaj, że to wszystko się zbiegło jednocześnie. Kilka różnych rzeczy. I musisz wiedzieć o jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie o tym, że ja nigdy pieniądze nie były dla mnie najważniejsze. Bardziej mi zależało na tym, żeby się rozwijać. Dlaczego? Czy spadnie ta kamera? Nie, szkoda mi trochę tutaj ruszać. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś byłem słabym uczniem. Moi rodzice się rozwodzili, słabo się uczyłem. Dopiero później, w następnych latach, 15-16 lat, jak miałem, to wtedy zacząłem bardzo rozwijać się, pracować nad sobą i nad swoim rozwojem. I to nadal jest. Także jeszcze czas na mecz. Dzisiaj będzie mega trudny mecz, dlatego że nie mamy, w ogóle teraz jest nas czterech. Okazuje się, że kontuzje, ktoś tam nie może, w pracy i nawet nie mamy składu. Nawet nie mamy, wyobraź sobie, składu, więc będziemy grać o jednego mniej pod warunkiem, że Mazi przyjdzie na bramkę, a zaraz zaczynamy. Więc jest gorąco. Nawet jeżeli przyjdzie, będziemy grać z dobrą drużyną, z bardzo dobrą drużyną, więc czuję, że będzie miazga. Może być tutaj na Orliku, nawet 20-0. Siedzimy tutaj długo. Damian przyszedł nas z paru pod koniec. Pod koniec pierwszej połowy, ale tak to było 4-1. No w końcu się strzeli, straciliśmy, nawet jak byliśmy w komplecie. I jedną bramkę strzeliliśmy. No i problemy z dronem, niestety nie mogłem nagrać. Karta mi się zacina, ale na szczęście przegraliśmy tylko 6-1. Damian doszedł w drugiej połowie i zupełnie inaczej później się grało i nawet mogliśmy strzelić bramki, no ale 6-1, naprawdę, tego się... brałbym w ciemno ten wynik na początku gwizdka, na początku meczu. Także jestem zaskoczony wynikiem, ale też jestem zaskoczony tym, bo przygotowałem się do tego odcinka i sobie spisałem, chciałem zobaczyć, kiedy, tak z ciekawości, kiedy zakładałem kanały, kiedy były poszczególne kanały zakładane i po prostu jestem zszokowany, nie mogłem w to uwierzyć, gdyby ktoś wyciągnął to, to mógłby powiedzieć, Mazur kłamie, bo ja byłem przekonany, że pierwszym kanałem, który został utworzony, to był kanał Miłosza. Jeszcze tylko się przebiorę, bo mam... O, może to... O. Jeszcze tylko się przebiorę, bo mam pod spodem spoconą koszulkę, idę na zakupy. Natomiast ta bluza jest taka dosyć fajna. Real Madrid, w ogóle wszystko. Ta koszulka i moja firmowa. Zobacz, teraz jak się ubierałem, to zobaczyłem, że takie same kolory, nie? I zdajemy tą pomarańczową właśnie, żeby czasem się nie przeziębić. Wszystko zaczęło się od Miłosza i zawsze tak mówiłem, że to od Miłosza się zaczęło. I faktycznie, Miłosz rzucił, jak sprawdziłem sobie, to wrzucił 9 czerwca 2015 roku pierwszy film. Wtedy był wrzucony, pierwszy film, 9 czerwca, ale założony kanał był Miłosza 6 lipca. Zaraz. Jak 6 lipca 15 roku, a wrzucony... A... Zaraz, co jest? Będę mrużył oczy. Nie mogę. Dzisiaj będzie Darek... A ja też będę mrużył oczy, bo jest piękne słońce. Idealnie się stało, że spotkałem Darka. Dlaczego? Dlatego, że Darek był od samego początku istnienia kanału. I powiedz mi, według ciebie, jak to wyglądało? Który był kanał pierwszy, czy mój? Jak ty pamiętasz? Ja pamiętam, nie, gotowanie. Mieliśmy zacząć od gotowania. Mazur gotuje. Czyli pierwszy był Mazur gotuje? Tak. A Miłosz? O nie, no Miłosz był później. Nie, zaczynaliśmy od Mazura. Bo pamiętasz, jak mówiłeś mi, pokazywałeś mi gościa, Oliwier. No tak. No, coś. I tam żeśmy podglądali pewne rzeczy. Ale ty uważasz, że gotuje? Ja byłem przekonany, że Miłosz był pierwszy. Mi się wydawało, że Miłosz był pierwszy, a gotuje tak w międzyczasie chyba. Nie wiem jak to było tak naprawdę, bo to było dawno. Ile to? 5 lat? No już ci powiem. Wszystko sobie spisałem. I teraz tak, ciekawostka. Pierwszy kanał, który został otworzony, zarejestrowany, i właśnie to jest może mylące, to był fotograficzny. Tak jest.
pierwszy był fotograficzny, masz rację, bo kombinowaliśmy, a ty powiedziałeś, że będziesz robił to, na czym się znasz najlepiej. No właśnie, ale pierwszy film rzuciłem 21 lipca 2015 roku. To 4 lata. 4 lata. Okay. Gotuję, 16 marca utworzyłem. Ale film był dopiero wrzucony 3 września. Ale dobrze, ale powiem tobie, że zanim no właśnie. To były próby dużo ile? Wcześniej. Z rok. Dokładnie. Z rok. Były próby. Ja od Darka pożyczałem aparat i po prostu próbowałem, testowałem sobie, nawet jest jakieś tam. Jest. Są takie śmieszne filmiki. Ja je mam, ja je w ogóle mam. Ja je mam i je pokażę. Czyli, bo ja zawsze uważałem, wiesz, co mi chodzi, że Miłosz był. Nie. Że ja zacząłem, że wszedłem na YouTube'a, bo chciałem, bo pomagałem jakby Miłoszowi. W ogóle pierwszy film chyba był Miłosza w ogóle wrzucony. Nie. Ale zacząłem myśleć wcześniej, tak, o Gotuję. Ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, o chłopakach, o dzieciach, czy to będzie dobre, czy nie będzie, powiedzmy, Boże, jeszcze wtedy nie było takiego hejtu, ale zastanawiałeś się nad prywatnością i tak dalej? No może tak, bo ja kiedyś w ogóle, no, nigdy nic nie pokazywałem. Tak jak robiłem zdjęcia modelek, czy na przykład na Facebooku, to ja miałem tylko zdjęcia modelek, nie miałem żadnych prywatnych. A pamiętasz pierwszy film, w którym była Kasia? Hamburgery. Aha. Na Odkrywa. No tak. Na Odkrywa była Kasia. Który i sprawdziłem, 800 tysięcy wyświetleń ma. Bardzo dużo. To był chyba najlepszy odcinek, muszę ci powiedzieć. Bardzo możliwe. Czyli Kasia ściągnęła chyba tak dużo. Być może Kasia. Cześć, to ja, Milo i moja cała rodzina. Mój brat, moja mama i mój tata. Dzisiaj będziemy dostawali burgery z Burger Kinga. Zresztą można bardzo łatwo zauważyć, że zwróć uwagę, że youtuberzy często są w parach z kimś tam. Bo to po prostu przyciąga. Tak. Wiesz, co chodzi? Teraz jest modne, że właśnie wymieniają się przed gdzieś. Zresztą ja u ciebie też widziałem kogoś chyba z tych youtuberów ostatnio. Mówisz o? No, wiesz co, nie pamiętam aż tak dokładnie, bo... O Frizie? Tak. A, o Frizie, tak. Wbrew pozorom mam 50 lat prawie, ale też oglądam. I pamiętam, czasu poświęcaliśmy, testowaliśmy i tak dalej. Ja prowadziłem tą agencję, ale jednocześnie właśnie ale dobra, teraz jest pytanie w takim razie... Czy ja chciałem wejść na YouTube'a? Ja chciałem? Nie. Czy wszedłem poprzez Miłosza? Chyba wszedłeś poprzez Miłosza. Dlatego, że w ogóle pierwszy pomysł, jaki był, to był pomysł gotowania. I to był szeroki pomysł, bo pamiętasz, kran był przywieziony, żeby tak, to było tak. Filmowo i w ogóle. Więc to miało być tak de facto robione kulinaria. Bo zresztą dobrze gotujesz, więc to miało być kulinaria robione, tak z tego co kojarzę. A potem dopiero tak się gdzieś Mazur odkrywa. Zresztą właśnie, a propos. No. Coś dawno nie było nic na Mazur odkrywa. Dzisiaj kupiłem chipsy nowe w sklepie. Będziemy nagrywać. Nie, ostatnio nagrywaliśmy. Tak? Mazur odkrywa. O śmierdzi takimi bąbelkami. Cześć, ja Milo. A ja Marcel. Chciałem teraz uporządkować to wszystko. Muszę to przemyśleć i uporządkuję za chwilę. Ja sprawdzam sobie Miłosza, źle wpisałem, bo Jun po angielsku to jest czerwiec. Czerwiec. Czyli Miłosz utworzył 2015 roku, utworzony 6 czerwca 2015 roku. No a twój? Mój to już później. Mój kanał, pierwszy odcinek. Mój to dopiero 1 kwietnia 2016. A jaki był pierwszy odcinek de facto? Jaki mój był? Tak. 500+. Mm. Ale na moim kanale. Na moim kanale to był 500+. To już później otworzyłem, po roku czasu. Dobra, fotografuję. Było otworzone po to, bo najlepiej się na tym znam i chciałem obeznać się z kamerą, z pracą kamery, montaż. Ja się tego wszystkiego musiałem nauczyć. To nie tak, że umiałem. Musiałem się montażu wszystkiego tego nauczyć. I po to był Mazur Gotuje. On nie był... Oczywiście ja go sobie zostawiłem, bo może mi się przydać. Jest zostawiony, ale generalnie chodziło mi o to, żeby się zapoznać z to, jak mówić, jak wysławiać się, jak zwracać się do kamery i tak, no to różne takie po prostu rzeczy. Później powiedzmy, i mamy Gotuję. Gotuję to jest to, co ja uwielbiam, tylko ja nie wiedziałem o tym, że to najwięcej czasu potrzeba. Na Gotuję po prostu potrzeba najwięcej czasu przygotowania, montażu, testów, sprzątania później po tym. Mega, mega dużo i czasochłonne, ale bardzo bym chciał z tego względu, że po prostu lubię gotować. Odkrywa. Odkrywa był po to, żeby nauczyć chłopaków, żeby oni z
smakowali różnych rzeczy. O to mi chodziło. Taki był, wiesz, generalnie główny cel, żeby mogli próbować różne rzeczy, bo mi na tym zależało, żeby mniej więcej wszystko jedli. I mamy Miłosza, który no okazuje się, że jednak był, ale fotografuję założyłem 12 lutego 2015, a Miłosza później. No więc miałem... I gotuję 16 marca. Więc miałem rację. Czyli kanały były wcześniej założone, ale były może później filmy wrzucone. Według mnie to wszystko musiało się przemieszać. Jak prowadziłem agencję reklamową, był taki moment, że bardzo dużo czytałem o mediach społecznościowych. I prawdopodobnie to wszystko się nałożyło. Czyli media społecznościowe, gotuję, później mamy Miłosza. Wszystko to w jedno i gdzieś tam tak to powstało. Tak mi się wydaje, że tak to wyglądało. A ja dopiero później. Ale zanim ja po... Czekaj, to ja... Aha, poczekaj. No właśnie. Ja jeszcze zanim Darek otworzyłem swój kanał, to jeszcze wziąłem show z Miłoszem. Bo wiedziałem, że po prostu, że takie challenge, wyzwania. Czy ja w 2016 roku wiedziałem, że coś takiego będzie modne? To, co jest teraz modne. Tylko ze względu na czas i na to wszystko, no nie mam, po prostu nie ma czasu, żeby to nagrywać. Ale bardzo chętnie bym chciał nagrywać, bo... Znaczy nie, nagrałem, bardzo fajny film. Pauza Challenge, świetnie zmontowany. Ze 4 godziny go montowałem, bardzo długo. Zobacz sobie, naprawdę jest bardzo fajny film. Pod kątem wyświetleń słabo to wypadło. Dla mnie fajny. Dobra, dziękuję. Tak, idziemy? Trzeba się na nim zemścić. Zemszczę się na nim, ale później. Jeszcze nie teraz. Zemszczę się. Marcel pożałuje tego. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Darek ma zapalenie spojówek, a ja mam zapalenie pourazowe po obieraniu cebuli. Mazur gotuje, ale w domu. Cebulkę obrałem, przygotowałem mięso. Zrobiłem mięso z takiej oto przyprawy. Czyli robimy Meksyk połączony z risotto, czyli Meksyk z Włochami. Ale mnie wszystko boli, mięśnie, łydki, uda, nogi, generalnie po meczu. Pamiętam, że kiedyś byłem bardzo krytykowany za to, że dlaczego i po co tyle kanałów i tak dalej. Teraz, czy nie lepiej byłoby to wszystko w jednym? Oczywiście, teoretycznie byłoby to wszystko w jednym, fajnie. Ale wyobraź sobie sytuację taką, że Miłosz nagrywa co innego, ja nagrywam co innego, Marcel nagrywa co innego i na jednym kanale pojawiają się po prostu przestrzał zupełnie. Nie wiem, strzelam, gry, moje vlogi i hulajnoga. Przecież ja też widzę na przykład u siebie, że moi widzowie nie chcą aż tak bardzo też hulajnogi. Że jak było jej za dużo, to była niepotrzebna. No i to jest zrozumiałe. W komentarzach często pisałem, jak ktoś chce hulajnogę oglądać, to zapraszam do Miłosza. Weź się posłoń. Ale ładna. Czy nigdy nie się robi flipa? Bo raz podciągnąłem nogi i wziąłem tak, to myślałem, że będę robił. Co byś powiedział na to, gdyby był jeden kanał, w którym ty jesteś, nagrywasz, albo inaczej, czy chciałbyś mieć wspólny kanał z Marcelem? Nie. Nie? No Mazurka jest. No jesteście razem, ale nie chciałbyś mieć na przykład wspólnego kanału? No to jest nasz wspólny. No ale wiesz, o co mi chodzi. Nie. Pamiętasz, ty też byłeś zły na mnie, że są te kanały, no. Że tyle tych kanałów. A tak jak teraz patrzysz, to jest dobrze, że ty masz osobny, ja mam osobny, Marcel osobny. Tak? Dlaczego? No, no bo to nie, no bo to jest porozdzielane. Chodzi o to, że wyskakujesz wysoko, podnosisz głowę do tyłu, tak? No nie no, zrobisz tak, tak? I wydaje ci się, gdybyś bekę robił. O, siema Damian, nie zauważyłem. Cześć Damian, idziemy na Mazur Gra? Kanał Mazur Gra powstał. No właśnie, miałem coś robić, coś nagrywać. W ogóle mieli chłopaki na tym. To miał być kanał, gdzie my wszyscy będziemy grać. No ale okazało się, że Miłosz nie gra, Marcel gra, ale chciał nagrywać u siebie, czyli on zaczął nagrywać u siebie, co jest zrozumiałe, a ja tak, zaraz gramy FIFA, chciałem nagrywać FIFA, nie wiem czy będę nagrywał, bo ja nie wiem czy ja chcę nagrywać FIFA, nie wiem, zobaczymy, ten Mazur Gra może faktycznie był niepotrzebnie na razie, ale przynajmniej mam fajne tutaj pomieszczenie, a teraz testowałem ten blue screen, green screen, więc się uczę cały czas czegoś. Zobaczymy, może ruszy jakoś pomału, chociaż nagrałem. No nie ty byłeś wtedy, jak nagrałem na Mazur Gra ostatnio FIFA. Cześć, nazywam się Marcin Mazur, dzisiaj zaczynamy nową przygodę, starą nową przygodę. Pomalutku będziemy kończyć kanał na żywo. Dlaczego powstał? On powstał
25 lutego 2017 roku, a wiem, że wcześniej robiłem live'a 24-godzinnego z telefonu przez 24 godziny robiłem live'a. Natomiast po tym filmie YouTube mi strasznie uciął zasięgi, momentalnie, bo stwierdził, w nocy też był ten live, że po prostu moje treści są po prostu mało interesujące. Założyłem kanał Marzu na żywo, gdzie będę sobie nadawał kiedy chcę i faktycznie nadaję, dużo osób znam i bardzo lubię ten kanał. Mazur na żywo, bo jest mało osób, znamy się, mogę podpowiadać na dużo pytań. I babcia. 2017, 13 listopada, czyli od 2 lat nie założyłem żadnego kanału i póki co nie planuję założyć żadnego kanału. Babcię założyłem po to, żeby miała osobny kanał. Zobaczymy, babcia jeszcze pracuje do końca roku, więc myślę, że może od stycznia ruszymy bardziej z kopyta. A teraz pytanie, po co właśnie tyle tych kanałów? Chciałem ładnie porozdzielać. Wydaje mi się, że mniej więcej zrozumiałem. Niektórzy będą mówić, że robiłem to dla pieniędzy, ale nie. Dlatego, że pieniądze nie są od ilości kanałów, wręcz odwrotnie. Ja na każdy kanał, gdzie jest muzyka, tam jest 5 kanałów, to płacę za licencję za muzykę. Gdyby był na jednym kanale, to płaciłbym za jedno, więc moje koszty są większe. Chodzi o to, że zarabia się na reklamach, ale te reklamy muszą się wyświetlać. Przez większość czasu na większości kanałów nie było reklam. Teraz są. Może nie na wszystkich, ale są. Mogą niektórzy powiedzieć, że wykorzystuję dzieci. Nigdy tego nie mówiłem, prawdopodobnie. Może być tak, że ktoś powie, bo słyszałem takie głosy, komentarze, że wykorzystuje dzieci do zarabiania. Odpowiadam, że są kanały. Marcel nagrał 129 filmów od początku swojego istnienia. W tym samym dniu, dzień różnicy, inny kanał dziecięcy nagrał 628 filmów. W tym samym czasie Marcel 129, a ktoś tam nagrał dziecko z rodzicami 628 filmów w tym samym czasie. Miłosz też nie nagrał wcale dużo, więc nie, to nie jest tak, że ja im każę nagrywać, albo że tu o to chodzi. No nie, bo gdyby tak było, to chłopaki by nagrywali, nie wiem, może i cały czas. Nie o to mi chodziło. Druga rzecz, kolejna, to jest taka, że zwróć uwagę, że ja nie występuję na kanałach chłopaków. To, że się może gdzieś tam epizod jakiś był, ale ja generalnie są dziecięce kanały, gdzie dzieci prowadzą z rodzicami. Wszystkie chyba, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Że wszystkie tam, gdzie są dzieci, to prowadzą z rodzicami kanały. Ja nie występuję u chłopaków. Na Odkrywa mnie nie ma, u Miłosza mnie nie ma, u Marcela mnie nie ma. Ostatnio jak mnie golił włosy na zero, no to tak. Ale generalnie mnie nie ma, bo po prostu chcę, żeby oni sami prowadzili, sami rozwijali. Nie chodzi o to, żeby mieć dużo subskrypcji, tylko chodzi o to, żeby oni coś, czegoś się tutaj właśnie uczyli z tego YouTube'a. Ja też się uczę. Dobrze, koniec tego gadania. Może na koniec jeszcze tylko powiem jako ciekawostkę. Największą taką firmą, która produkuje kanały, to jest Abstrahuje. Abstra, taka jest teraz obecna nazwa. Abstra. Wyobraź sobie, że Abstra, no to wiemy, tak? Czyli Abstra TV, dla pieniędzy, Beksy, to do nich należy, tak? Mało też kto wie, że mieli takie kanały, które nazywały się W Karolach Głównych i Klara Kontra Świat. To też należą do nich kanały, tak jak wiele innych kanałów. Czy zaprzestali produkcji tamtego kanału, ale czy go likwidują? Nie. Dlatego ja póki co nie będę tych kanałów likwidować. Nawet jeżeli coś jest rzadko używane, to nie będę likwidować. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeżeli to Ci się podobało i było w miarę obszerne, no to wytłumaczenie moje to bardzo się cieszę. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji i lajka. I dzięki za oglądanie i miłego weekendu. Cześć.